Do starostwa powiatowego w Kamiennej Górze wpłynęło zawiadomienie o miejscu, w którym mogą znajdować się rzeczy o wartości materialnej, kulturowej bądź archiwalnej. Wiadomo, że chodzi o wąwóz leśny w Starej Białce. W tym tygodniu na miejsce rzekomego ukrycia skarbów udał się starosta powiatu kamiennogórskiego Jarosław Gęborys. Osoba zgłaszająca zgodnie z umową, tak, którą zawarliśmy, że dokonamy dzisiaj wskazania miejsca, gdzie potencjalnie jakieś przedmioty wartościowe mogą się znajdować, no dokonała okazania w terenie tego miejsca, które jakiś czas temu zostało nam formalnie w trakcie spotkania w starostwie wskazane. No, byliśmy, zobaczyliśmy, będziemy dalej podejmować wszystkie czynności formalne, prawne, zmierzające do tego, żeby wyjaśnić sprawę, czy jest coś tutaj ukryte, czy też nie. Poza oględzinami miejsca na razie nie podjęto żadnych kroków w celu uwiarygodnienia zgłoszenia. Mężczyzna, którego zawiadomienie wpłynęło do starostwa 5 lutego, chce pozostać anonimowy.